Czy potrzebny jest mundur od razu, czy zanim jeszcze wejdzie się do harcerstwa, cały mundur powinien być skompletowany i w zasadzie po co te mundury są? Patrząc historycznie, mundury zostały wymyślone po to, aby było po prostu wygodniej, aby ujednolicić dzieci, aby nie było widać, że są z różnych klas społecznych. I można powiedzieć, że tak już według tradycji przeszliśmy do tego umundurowania, które mamy teraz, które już raczej do biegania po lesie się nie nadaje. Ale nadal tworzy pewien sentyment i co ciekawe, w Polsce bardzo duży respekt i zaufanie do osób, które, które zakładają mundury. Więc postanowiliśmy i my z tych mundurów nie rezygnować, szczególnie kiedy wychodzimy na misję, ewangelizacji. I widzimy, jak bardzo pomocne nam są. Te mundury. Ponadto mundur wiele mówi nam o osobie, która go nosi. Widać, jaką pełni funkcję za pomocą sznura, widać, jakie zdobył stopnie, widać, jakie ma ukończone kursy, widać. Ile sprawności zdobył, oraz na jakich wydarzeniach był. I to wszystko zdradzi nam mundur. Zakup munduru można dokonać w naszej składnicy harcerskiej Cztery Żywioły. Kiedy wejdziemy na stronie Cztery Żywioły, możemy tam po prostu znaleźć mundur ZHA. I tak naprawdę w zakładce ZHA znajdują, znajduje się całe umundurowanie, które jest potrzebne dla nas. Dobrze jest, jeżeli drużyna otwiera się i wtedy, i wtedy kupuje, się, kupuje się mundur. Wszyscy są, są jednakowo ubrani, są gotowi, no i też podjęta jest razem z tymi finansami pewna decyzja tego, że, że wchodzimy w to i idziemy w tą stronę. Na naszych grupach, są w mediach społecznościowych, mamy też takie małe grupki sprzedażowe, gdzie odsprzedajemy za małe, za duże mundury, i, i, i mamy taki nasz mały handel z drugiej ręki, więc i tam zapraszamy. Ale mundur na pewno nie jest potrzebny do tego, żeby wyjechać gdzieś na jakiś biwak, czy jednorazowe wydarzenie, czy po prostu chcesz zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Absolutnie to, to nie jest potrzebne, przyjmiemy Ciebie bez munduru. Jednak jeżeli planujesz regularnie działać w harcerstwie, no to mundur jest niezbędny jako taka nasza po prostu wizytówka. Coś, co odróżnia nas od innych organizacji.